Teraz cele. Po co my to robimy? Różny wiek, różna sytuacja. Powiedziałam na początku, nas interesuje grupa 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Średniacy i młodsi, starsi to gdzieś tak do 60, 65 lat. Ludzie, którzy generalnie jeszcze są tacy, jak to na różowo zaznaczyłam. Część z nich jest jeszcze aktywna zawodowo, ale już zaznajemy już takiego ryzyka, że możemy tę pracę stracić, mogą się chcieć nas pozbyć, może nie znajdziemy innej. Tak trochę śmiesznie w świetle tego, co się dzieje na rynku pracy, brzmią te do 67 roku życia, no chętnie, tylko gdzie i co, prawda? Bo to też jest nie tylko, że mamy pracować, tylko co my mamy robić, w jakim miejscu my mamy być aktywni. No ale generalnie ta grupa, bym powiedziała, to jest taka grupa, jeżeli w miarę dobrze się dotąd rozwijała i ma w miarę dobre zdrowie, jakoś tam podtrzymywane przez właściwe leczenie, właściwe prowadzenie się, dbanie o siebie i tak dalej, to w tej grupie jest duża szansa, że różne nowe role społeczne, nowe zadania mogą być potraktowane jako wyzwanie, jako coś ekscytującego, jako taki bodziec do rozwoju. Natomiast w tej grupie, tak umownie, 65 i w górę, ale pod warunkiem, że starość jest też w głowie, tak, że to jest mentalna postawa wobec siebie i innych ludzi wobec nas, tak, że tutaj raczej te wszystkie nowe rzeczy, to co na końcu jest, będą częściej traktowane jako obciążenia. Więc pracując z tą grupą i my będąc w tej grupie, musimy bardziej o siebie dbać, a osoba, która pracuje z tymi osobami, czy jak my jesteśmy w grupach mieszanych różnych, o te osoby my też musimy szczególnie mocno dbać, bo one mają więcej takich, nie chcę powiedzieć słabych, ale takich kruchych punktów, których jak się nie zauważy, to można spowodować jakiś tam problem. Chcę zwrócić uwagę na to, co jest na samym dole. Nowe role społeczne, dziadkowie, pradziadkowie, że w tej grupie to jest raczej wyzwanie. I po lewej stronie coraz więcej jest takich dziadków i babć, którzy mówią, nie mogę się zająć twoimi dziećmi, czyli moimi wnukami, bo mi o tym nie powiedziałaś. Nie umawiałaś się ze mną. My sobie zaplanowaliśmy inaczej wakacje. Albo my w sobotę wychodzimy do znajomych. No ale mama, u kogo ja zostawię swoje dziecko? Twój problem. Było się umówić. Ta grupa to nie tylko, że ma prawo, tylko jeszcze jest na tyle jeszcze energiczna, aktywna, ustawia sobie różne rzeczy, że trzeba to wszystko inaczej traktować. W tej grupie, gdzie już jest dużo więcej obciążeń, dużo więcej złego samopoczucia, gdzie to zdrowie jest bardziej kruche, gdzie ten dzień trzeba sobie bardziej tak z uwagą i troskliwie planować, tutaj te wszystkie nowe role społeczne dziadkowie czy pradziadkowie to mogą być nowe obciążenia. I teraz nie wiem, czy to jest Państwa doświadczenie, ale to znowu badania socjologów rodziny pokazują coś takiego, że jesteśmy tak starzejącą się populacją, żyjemy dłużej, dzieci jest mniej i coraz więcej jest w Polsce rodzin. To są badania naszego poznańskiego socjologa profesora Woźniaka, w których jest więcej dziadków i pradziadków niż dzieci. Szczególnie w tych rodzinach, gdzie się ludzie rozchodzili i te rodziny rekonstruowali, ale utrzymują kontakty z poprzednimi ze względu też na dobro dzieci i fajnie. Ale jeżeli jest dużo pradziadków, dużo dziadków i dużo dorosłych i jedno czy dwoje dzieci, to nie wiem dla kogo gorzej. Czy dla tych dzieci, bo one są za tą troską po prostu zalane, czy dla tych wszystkich dziadków czy pradziadków, dla których raz może to być atrakcyjne, a dwa, im oni są starsi, tym jest to większa trudność, tak? Bo dzieci też teraz rodzą się znacznie później. Teraz różny wiek, różne potrzeby. Proszę teraz popatrzeć po lewej stronie. Ci średniacy i młodsi starsi, bym powiedziała też tak brutalnie, nie ma co narzekać, bo wszystko jest ok, wszystko jest na dobrym poziomie. Nie ma co marudzić, że się czegoś nie wie, nie umie, nie chce się, nie potrafi, ten internet jest niepotrzebny. Do roboty po lewej stronie. Jest kondycja, trzeba trochę tam o siebie nadbać i tak dalej. Po prawej stronie nie. Uwaga, tu już są różne rzeczy. Przede wszystkim ta większa męczliwość. Dlatego mówię o trosce, o kruchości, o takiej większej uważności, o innym planowaniu dnia, o innym planowaniu wszystkich zajęć. To, co jest największym ryzykiem w tej grupie starszej, 60-65 w górę, to jest ostatni punkt. Że wiele osób starszych, szczególnie te, którym tak życie zrządziło, tak los zrządził, że zostają same, nawet jak mają dzieci, dzieci wyjeżdżają. Przecież to jest coraz częściej sytuacja wielu rodzin, prawda? Gdzie dzieci wyjeżdżają za granicę, tam rodzą swoje dzieci, no to właściwie już tam zostają. Te kontakty są słabsze, ale też trochę inne. Że u wielu osób starszych, 70 i więcej lat, jest taka tendencja do zamykania się w sobie. Takiego właśnie, żeby nie wstać, nie wyjść z domu, nie robić czegoś. I teraz uwaga, żeby była dobrze zrozumiana. Jeżeli jest taka tendencja do zamykania się w sobie, do zakleszczania, do niewychodzenia, no bo sąsiedzi zrobią zakupy, ktoś tam przyniesie leki, ten zadba, więc ja nie muszę. I takiej osobie damy internet, to jest mogiła. Ta osoba musi wyjść z domu. Bo jak ona jeszcze wejdzie w ten drugi świat, to ona nie ma żadnego pretekstu, żeby wychodzić z domu do ludzi.
ten internet i ten komputer wtedy dobrze działa, jak człowiek, nie mówię, że jest duszą towarzystwa, ale ma dużo kontaktów społecznych, czyli ma z kim, o czym rozmawiać. I wtedy możesz ze spokoju do pokoju, jak Wałęsa z Wałęsową, na Skype'a rozmawiać, z łazienki do kuchni, prawda? No proszę bardzo. Ale jest ten człowiek, którego zna. A nie jest tak, że się gdzieś tam zapada. My ten efekt wykryliśmy w takich badaniach dużych, które zakończyliśmy w 2010 roku nad osobami z różnymi ograniczeniami sprawności, że szczególnie osoby z tymi znacznymi ograniczeniami sprawności, mocno niedowidzące, mocno niedosłyszące, mocno niesprawne ruchowo, mocno chore, długotrwale chore somatycznie, gdzie naturalna jest tendencja do niewychodzenia z domu, bo też ludzie się naprawdę źle czują, tak? I wtedy ludzie mówią tak, dajcie im internet. Ja mówię, nie, to oni tam zapadną, jeżeli już dajcie im człowieka z internetem. Człowieka z internetem i w takiej kolejności, czy to będzie student, czy to będzie wolontariusz, czy to będzie siostra środowiskowa, ktokolwiek, czy to przyjdzie lekarz rodzinny i potem będzie kontakt internetowy. Okej, ale ci ludzie się widzieli, ci ludzie się polubili, bardziej czy mniej. Jest zupełnie inny kontakt. I myślę sobie tak, że dzisiejsze dzieci i młodzież, które są inaczej chowane, może aż tak tego nie potrzebują. My ciągle jesteśmy z tego pokolenia, gdzie kontakt fizyczny, ta emocjonalność, ta bliskość jest czymś strasznie ważnym. I wtedy internet robi cuda. Ale jak my damy zamiast człowieka, no to my tak naprawdę wzmacniamy samotność. Bo to nie jest to samo w sieci, co w realu. Człowiek z internetem, a nie sam internet i człowieka nie ma. Bo mogę to sprowadzić do absurdu i wyobrazić sobie, że jak mam internet w domu i już leżę przykuta do łóżka, to właściwie wszystko mogę załatwić. No bo się skonsultuję z lekarzem, rachunki popłacę, z bankiem się skontaktuję, na Allegro sobie zamówię co chcę, zakupy sobie u Chińczyka zamówię, przywiozą mi wszystko, ktoś mi musi tylko od drzwi do łóżka podnieść. Jakby był robot, to też mi jeszcze poda. Prawda? To o to chodzi? No przecież nie. Cały czas mówię i to wbijam w głowę, drugi człowiek jest po to, żeby się z nim pokłócić. Dobrze. Teraz różne cele. Proszę popatrzeć po lewej, ci młodsi, gdzie mówię do roboty, bo dużo zasobów, zagryź zęby jak boli i jest dużo różnych możliwości. Po prawej stronie uwaga i ostrożnie. I teraz jak mówię internet i komputer, tak w wielkim skrócie, to tutaj bardzo ważnym problemem jest nie to, żeby ludziom mówić i pokazywać, jakie są różne zastosowania tego internetu cudowne. Trzeba wzbudzić pewną potrzebę. Co to jest MP3 i MP4? Czym się różni? Co mi to da, jak będę to umiała? Co mi to da? Jak na przykład będę sobie jechała w pociągu do Tarnowa 6 godzin i 3 z Poznania, czyli 9, to co mi to da, że mam takie... Może sobie pani posłuchać muzyki. Ja mówię, no ale już zaczynam łapać, po co to może być. U tych najstarszych osób przede wszystkim, to jak mantrę będę powtarzała, wzmacnianie kontaktów społecznych, budowanie sieci społecznej, odgrzebywanie starych kontaktów, budowanie nowych kontaktów, przełamywanie murów, poznawanie sąsiadów, odgrzebywanie kontaktów z kolegami, przyjaciółmi, z bliższymi i dalszymi krewnymi. Bo to jest ta sieć, której potem używanie internetu i komputera nabiera sensu. Jak nie ma tych ludzi, to nie ma po co. Tak? To wszystko jest po prostu bez sensu. Ile można samemu z sobą grać w karty? A jak się kogoś ogra, to znowu ciśnienie rośnie. Nie? Więc efekt jest. Więc pobudzanie tych potrzeb, tak? I tych praktycznych, i tych takich poznawczych, i kształtowanie wszystkich umiejętności, których można wykorzystać. Ale najpierw pobudzenie, żeby człowiek miał powód, dla którego chciałby się czegoś nauczyć. Więc musi albo się dowiedzieć tego od swojego, tego młodego latarnika, albo od kolegów i koleżanek w grupie. Przecież grupy nie są równowiekowe. Więc to my możemy, kolegów i koleżanki, zarażać, że jest fajnie, umie coś takiego, zobacz, ja już umiem tak czy inaczej. I wtedy się poszerza ten obszar potrzeb i człowiek zaczyna być ciekawy i chce się tego uczyć i łatwiej pokonuje przeszkody. Polska cyfrowa, równych szans. Włącz się!